Joanna Żurowska, trener rzeczywiście Pekku Karini, Jakub Buszak, kapitan zespołu Aleksandra Jagiełło oraz Mario Zenit i Joanna Wołosz. Na początek o kilka słów poproszę Pani Prezes Joannę Żurowską. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Moment jest taki dla nas szczególny, oczywiście bardzo ważny, czeka nas bardzo ważny mecz w ramach Ligi Mistrzów, ale moment jest szczególny również z tego powodu, że zakończyliśmy pierwszą fazę rozgrywek rundy zasadniczej w Orlen Lidze. Zakończyliśmy ją bardzo dobrze, bowiem nie przegraliśmy żadnego spotkania i nie straciliśmy ani jednego punktu. Jesteśmy z dorobkiem 33 punktów na pierwszym miejscu w tabeli, a przypomnę, że naszym celem jest obrona tytułu Mistrza Polski i do tego celu konsekwentnie zmierzamy, chociaż nie był to dla nas łatwy okres, bo w niespełna dwa miesiące rozegraliśmy w sumie 15 spotkań, doliczając Super Puchar i Ligę Mistrzów. Te rozgrywki były bardzo intensywne i za to chciałabym podziękować i pogratulować naszym zawodniczkom i trenerowi, że udało nam się faktycznie zająć to pierwsze miejsce i z tak świetnym wynikiem przystąpić do fazy rewanżowej. Jeżeli chodzi o Ligę Mistrzeń, czeka nas poważny mecz rewanżowy z Ecce Chibashi. Przypomnę, że tutaj naszym celem jest awans do Final Four, awans taki drogą sportową, bo w tym roku nie zamierzamy organizować Final Four. Przypomnę również, że grupa, w której się znaleźliśmy, to grupa, która została okrzyknięta na początku grupą śmierci. Grupa mistrzowska, jest w niej mistrz Czech, mistrz Włoch, no i nasz czwartkowy rywal, zwycięzca Ligi Mistrzów z poprzedniej edycji, drużyna, która jest mistrzowym, klubowym mistrzem świata, która w swojej lidze w 2015 roku zdobyła brązowy medal i regularnie występuje w Lidze Mistrzów. Jest to dla nas bardzo ważny mecz. I z tego powodu postanowiliśmy podzielić się z Państwem naszymi spostrzeżeniami, uwagami, tym jak się do tego meczu przygotowujemy. Dziękujemy serdecznie. Teraz głos zabierze Krzysztof Pokorini, coach. Dziękuję bardzo, Bałtycz, czy masz stanie. Dzień dobry. Es agiva che our opponent and next opponent in the Champions League, I think there is no doubt about the value of the team. If you look the team in each position, they have we can say one top player. Ecce Chibashi to bez wątpienia klasowy zespół, na każdej pozycji posiada zawodniczki klasy światowej. As a club, they are in the habit to play this kind of games from long time. Są przyzwyczajeni do gry w Lidze Mistrzów, grają w niej od dłuższego czasu. And according with our main goal, that is to play this year the Final Four of the Champions League, we have another for this game, other goals. Musimy zrealizować swoje cele, a naszym celem w tym sezonie jest awans do Final Four Ligi Mistrzów. And first of all, I wish and I will push my players to play our best volleyball also in this game. In my opinion, in the first game in Ecce Chibashi in Istanbul, I have different feelings about that game because maybe you can. Okay. Trener mówi, że będzie starał się poprosić swoje zawodniczki, żeby dać siebie wszystko, żebyśmy mogli pokonać Ecce Chibashi Istanbul, bo to klasowy zespół. I trener zaczął mówić o pierwszym spotkaniu w Turcji. And the first feeling was that and is that we were very very close to them, and everybody knows they are the European Championship, the World Championship. But we lost 3-0. But in each set,
we were very close. W Turcji także graliśmy 0-3. Trener uważa, że w każdym setu byliśmy bardzo blisko zespołu z Turcji. And we can say that they were better than us just in the, we can say, in the last part of the sets, because in the first set we were leading 21-20. In the second set we were 18-17. And in the last set we were 24-24, so we were not so far from to win. Trener wspomina, że każdy set rozstrzygał się w końcówce. Pierwszy było 21-20, w drugim było 18-17, w trzecim po 24, także każdy set rozstrzygał się dopiero w ostatnich punktach. And we can say that this is the difference between us and them. They played better that moment, and I am sure that in the next game, when we will play that kind of moments, I mean the moments that you win or lose the game, the set in the game, we will play better that moment, and we can play better volleyball in that moment. Trener uważa, że końcówki w tamtym meczu były kluczowe i ma nadzieję i wierzy, jest przekonany, że w meczu rewanżowym w tych końcówkach spiszemy się zdecydowanie lepiej. I told you, first of all, we have to play very good and play our best volleyball when we want to face this kind of matches, this kind of teams. Jeżeli chcemy się przeciwstawić takim zespołom z topu światowego, musimy zagrać najwyższy poziom naszej siatkówki. And as I told you, I am sure that our player will do this. I trener jest przekonany, że nasze zawodniczki to zrealizują. Thank you very much, coach Ola. Aleksandra Jagiełła, jeśli mogłabyś się zadać. No, ja myślę, że tutaj trener przeanalizował bardzo dobrze to spotkanie w Turcji. Powiedział, w których momentach, które momenty były decydujące i zaważyły o tym, że niestety przegrałyśmy. Tutaj cały sztab szkoleniowy pewnie od już po samym meczu zaczął analizować to spotkanie i te wszystkie uwagi będą nam przekazywane. No my z naszej strony na pewno możemy tylko obiecać, że zrobimy wszystko, żeby ten mecz tutaj w AZT-u stał jak na najwyższym poziomie. Wiemy, w których elementach mamy rezerwy, w których elementach nie wykorzystałyśmy do końca wszystkich naszych atutów w tym pierwszym meczu i mam nadzieję, że w tym teraz meczu rewanżowym je zrealizujemy. Mam na myśli chociażby zagrywkę, która powiedzmy nie do końca funkcjonowała tak jak powinna, a jest to element, który na pewno bardzo dużo ułatwia, jeśli się serwuje bardzo dobrze. Także no, myślę, że tutaj mamy jeszcze zapas i na pewno będziemy robić wszystko, żeby ten czwartkowy mecz, tak jak mówiłem wcześniej, był na dobrym poziomie. No i przede wszystkim będziemy robić wszystko, żeby to spotkanie wygrać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy to zawodniczek, bądź trener, bądź pani prezes, są jakieś pytania? Pewnie sam, ale to może po zakończeniu wszystkich wypowiedzi. Może mi teraz, a jeżeli nie, to zawodniczki są do Państwa dyspozycji w rozmowach indywidualnych. No to ja jeszcze pozwolę sobie zadać pytanie, skoro jeszcze teraz mamy wspólnie przy stole wszystkich. Ja tu się zgadzam z tym, co trener powiedział, że wynik meczu z Ecebaşı był zdecydowanie za wysoki, patrząc na wynik czysto na papier, w stosunku do tego, co obie drużyny reprezentują. I trener powiedział, że zadecydowały końcówki, ale chciałbym też usłyszeć, jakie elementy już czysto siatkarskie zadecydowały właśnie, że wynik był taki, jaki był, 3-0, wygrany każdy set przez Turczynki. Tak, tak. All the volleyball skills. The difference in general in that game was the serve and the reception. They serve better than us and we receive worse than them. Trener podkreśla, że tak naprawdę to wszystkie elementy, ale wyróżnił odbiór i zagrywkę, szczególnie serwis, który w ocenie trenera Turczynki miał lepszy. It was the main situation
of course there are also other situations that didn't help us to win. And you know, we finished the third set. We finished the set with the two net fault. That is the first time in my life happened something like this. Zakończyliśmy pierwszą partię dwoma błędami dotknięcia siatki, a to jest pierwszy raz w karierze trenera się taka sytuacja. Sometimes there is also some bad luck moment, you know, and it is not just the reason of the one skill or something like this. Czasami się po prostu pecha i to nie jest tak, że można wyróżnić jeden element siatkarskiego rzemiosła. I think also that to win this game we need the appropriate atmosphere. And I remind how our supporters help us against Kazan last year. Trener uważa, że bardzo potrzebna jest też atmosfera. Wspomina choćby spotkanie zeszłorocznej Ligi Mistrzów z Dynamem Kazan. 6,000 people that were cheering for us, and I hope that against Zadziwa it could be the same, because for everybody, for the players, but also for us, it is very important that we can we will push ourselves. But when we have the supporters that push us and help us in the tough moment of the game, everything is better. And wtedy prawie 6 miesięcy gardę dopingowało zawodniczki Chemika Police i trener ma nadzieję, że teraz Czeczywasi sytuacja będzie wyglądała podobnie, bo w trudnych momentach, choćby w takich końcówkach, o których trener wspominał, kibice naprawdę potrafią pomóc. The game will be in that level. Top level, and I think also for who like the volleyball, it is very interesting to come to watch and to support, to cheer for. Trener uważa, że spotkanie na pewno będzie na wysokim poziomie i dla każdego kibica będzie interesującym przyjść tutaj i dopingować nas. A ja uzupełniając to, co powiedział trener, chciałam poinformować, że bilety jeszcze są w sprzedaży. Jest też taka specjalna oferta dla grup zorganizowanych, dla szkół. Bilet kosztuje dla takich grup 2,50, więc tak, oferta jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Oczywiście złoty, jeszcze nie sprzedajemy biletów. Czy jeszcze jakieś pytania są? Pytań nie ma, także dziękujemy za tę pierwszą część. Druga część, tak jak zapowiadałem, jest poświęcona na rozmowy indywidualne. Zawodniczki, trenerzy i pani prezes są do państwa dyspozycji. Więcej odpowiedzi nie będzie, tak? Indywidualnych. Pan trener tutaj wspomniał to, co żeśmy gdzieś tam słyszeli w przekazach, że właśnie serwis był tym takim języczkiem uwagi decydującym o tym, że te końcówki, nie tylko końcówki, ale generalnie w ogóle, że te dziewczynki wygrały z nami 3-0. Jola, do ciebie może jako pierwszej takie pytanko, czy masz takie odczucie, bo komentatorzy Polsatu, którzy relacjonowali ten mecz, tak to stwierdzili, że masz takie poczucie, że zabrakło trochę odwagi właśnie w serwisce, na serwisie, że jednak przeważyła gdzieś taka chęć przede wszystkim nie zrobienia błędów? No tak jak mówiłam, no, zagrywka na pewno nie była w naszym wykonaniu dobrym elementem, ponieważ no, nie wiem, czy chyba jeden punkt udało nam się zdobyć, z tego co pamiętam, czy dwa, to jest bardzo mało. Zazwyczaj ta zagrywka jest naprawdę mocnym elementem i przede wszystkim bardzo nam pomaga, ale no, tak jak trener też tutaj mówił, no, to nie tylko, że sama zagrywka, parę błędów w przyjęciu, do tego dochodzą jakieś większa ilość błędów własnych, może większa odwaga w ataku, to w każdym elemencie można, na pewno tak jak mówiłam, mamy rezerwy i no, jeśli to poprawimy, to wydaje mi się, że naprawdę wynik jest sprawą otwartą, gramy teraz u siebie i tak jak tutaj pani prezes, trener powiedzieli, kibice, którzy nas będą wspierać, na pewno będą nam pomagać i gra się zupełnie inaczej u siebie. To też był taki pierwszy mecz, bo we Włoszech było troszkę inaczej. To my naskoczyłyśmy na zespół włoski i później one trochę odrobiły straty. Tutaj w tym pierwszym, w tym meczu z Czeczywasi, gdybyśmy może wygrały tego pierwszego seta, gdzie prowadziłyśmy 21-20, może też by było inaczej, no ale tak naprawdę to są tylko gdybania, tak jak mówię. No jeśli poprawimy każdy z tych elementów, to wydaje mi się, że może być fajnie. To wychodzi na to, że wszystko dziękujemy. Tak jak mówiłem, zawodniczki.